Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w czwartek. Jak czwartek, to karty Lenormand, tak, 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 proszę państwa, już rozpakowane. Zapraszam was na karciochy, na kartę dnia. Również, kochani, anioły dla nas, dla naszych kochanych słuchaczy, dla naszych kochanych imieninowych, urodzinowych. Kochani, ktoś pytał ostatnio, nie ma tej talii, już nie drukują. Jeżeli od kogoś odkupicie, to będziecie miały duże, duże szczęście. No niestety, nie wszystko drukują, nie wszystko jest. Kochani, który dzisiaj? 20... Ja mam czerwoną i łososiową świeczkę, a ja jej nie widzę, że ona taka jest. Nie wiem czemu. Ale dziwny ten telefon. No, no trudno. Chciałam, żeby było tak romantycznie, a tu wyszło jak zawsze. Kochani, witajcie w czwartek 27. Chyba kalendarz został na biureczku, ale to nic. W każdym bądź razie czerwiec się kończy, fajny dzień, no i fajny dzień. Statek już nam się, ja chciałam dla każdego znaku zrobić, ale widocznie ta karta musi być. Musi być na stole, widocznie statek nam coś chce powiedzieć dla wszystkich. Pamiętajcie, że jeżeli przegapicie tą kartę dnia i zobaczycie w inny dzień, to moim zdaniem ta karta chce wam coś przekazać też. Także kochani, ja tej karty... nie będę chować do talii. Ja ją tutaj oprę, żebyśmy ją widzieli, czy zwał jak zwał. O, proszę uprzejmie. I słuchajcie, takie małe przypomnienie. Łapeczka, tak, dla Sylwuni, bardzo proszę, za ten czas poświęcony. Dla was, kochani, kawa już jest, herbata jest i oczywiście u mnie jest, ale wszystko w kuchni. No, normalne, że będzie w kuchni. Przecież kto tam pójdzie, kto przyniesie. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, a tutaj skleroza, że hej. Słuchajcie, kto tam macie imieninki, urodzinki? Wszystkiego najlepszego, aniołki. Aniołka dla was losuje. I dla każdej jednej osoby, dla każdej jednej, która teraz mi zostawi łapkę. Dla każdej jednej. Proszę, tą kartę dla was. Tu dla urodzinowych, imieninowych, a tą dla każdej osoby, która mnie lubi. I zostawi, lubię to. Słuchajcie, dzisiaj dla każdego znaku zodiaku 12 kart. 12 kart dla 12 znaków. Tak? Przede wszystkim, o czym mówi stateczek, kochani? No, nie trudno się domyśleć, że z podróżą. Co tutaj pisze? Ja nie mam okularów. Poszukiwania, podróż, tęsknota, ludzie, nostalgia, ruch, odległość, transport. No raczej, że tak. Coś tutaj będziemy działać. Tutaj mogą przyjść jakieś listy, zaproszenia dzisiaj, kochani, ale tu jest jakaś ważna informacja. Wycieczka zagraniczna, coś czuję, możecie dzisiaj ją kupić. Romans z kimś, kto mieszka daleko. Możecie poznać osobę na wakacjach, bądź osobę, która mieszka za wielką wodą. Zarobki w innej walucie, kochani, coś przeczuwam. Handel, czyli eksport, import, proszę państwa. Mam też wrażenie, że w czasie podróży, na przykład w pracy, do pracy możecie poznać kogoś. Bardzo ładna karta. Osoba bardzo spontaniczna, żywa, lubi podróże. Wow! Rewelacja. Jak to mówią, rewelacja na Bałtyku, lody na patyku. I urodzinowi, imieninowi, krystal dla was. Ufaj i miej nadzieję. Na horyzoncie pojawiło się coś nowego i pozytywnego. Chociaż ty tego jeszcze może nie dostrzegasz. Ale za chwilę będziesz dostrzegać. A teraz dla mnie i dla ciebie, drogi słuchaczu. Fiona, ale ona fajna. Poprosiłeś aniołki o pomoc. Bądź zatem gotów na przyjęcie boskich wskazówek i pomocy. Zasługujesz na pomoc Boga. No ja poprosiłam aniołki o pomoc. Umówiłam się z nimi, że dadzą mi znać. No może dadzą. Jak poprosiłam, to może i dadzą.
fajne wieści przyjdą. Fajne wieści przyjdą. Słuchajcie, wiecie co? Zmiana planów. Nie dla każdego znaku zodiaku, albo dla każdego. Jak, słuchajcie, nie zdążę zrobić czasówki, to niech ktoś zrobi, dobra? Jak nie zdążę, to niech ktoś zrobi. Baranek. Jezus. Droga. Decyzja. Wybór. Kierunek. Podróż. Nowe rozwiązania. Plony. Rozstaje dróg. Kochani, no i mamy tutaj ten statek. Proszę pamiętać. Proszę pamiętać o tym stateczku. No, połączyć sobie te dwie wizje, że tutaj może być świetny plan, coś fantastycznego dla Was, super. Baranki zadowolone? Bo ja tak, byczuliś. Byczuliś. Nie chcą mi się karty tasować, bo chcą mieć ptaki. A ptaki to karta, ja kochani zaświeciłam światło u góry, bo ja jestem ślepa, wiecie? Niosą także wiadomości, niosą także moje skarby, jakieś informacje, komunikacja dzisiaj będzie ważna, rozmowy, zaproszenia, rozwiązywanie problemów, komunikacja werbalna, jakaś para, jakiś związek, o Jezu, co tutaj będzie, byczki, łapeczkę mi proszę zostawić za te och, ach. Bliźnięta, co ja was tak wysoko dałam? Tak wystrzeliłam do góry jak... No właśnie. Słoneczko dla was. Rewelacyjna karta. Karta oznacza świadomy umysł. Słońce dzisiaj zaświeci nad wami. Przede wszystkim sukces. Karta wróży męskość, moc, siłę, pewność siebie, bardzo dobre zdrowie, ale uważajcie też na wypalenie, tak? Dzisiaj was jakaś chyba wiadomość ucieszy, może kupicie wreszcie tą wycieczkę, podróż i mnie zaprosicie dookoła świata. Co tam maraczuliś? Oczywiście proszę też odsłuchać swojego ascendentu, kochani. Możecie też Wenus odsłuchać. Ja słucham Raczka. Bo dla Raczka mamy bociany. Zajdziecie w ciążę. Jaka jest zmiana? Tu też mamy ruch, kochani. Zmiana, ruch dla was. Wędrówka, płodność, podróż, narodziny dziecka, informacje o dzieciach. Super, bardzo dobre wiadomości do was idą. Ale to będą tak dobre wiadomości, że naprawdę. Czy są tutaj moje kochane lwiątka? Jeżeli są, to teraz dla was. Ale jak ja lubię taki spontan, wiecie, takie niezapowiedziane coś. Hop, siup, ciach, prach, mamy to. Gwiazda! Rewelacyjne karty wam dzisiaj losuję. Proszę bardzo. Gwiazda to nadzieja, gwiazda to sukces, to możliwość wygrania. To mówi o tym, że coś szczęśliwego dzisiaj wam się przytrafi, że będziecie mieć szczęście. To jest też noc, sen, marzenia. No i słuchajcie swojej podświadomości. Ale fajnie. Nie wytrzymam normalnie. Wszyscy mają fajne karty. Zapraszamy panienki. Panienki, panienki. Ach, lubię tą kartę. Księga, mądrość. Proszę państwa, jakieś tajemnice zostaną odkryte, ale też możecie się czegoś nauczyć, możecie zdobyć ważną książkę, przeczytać coś. Tutaj takie informacje nieznane. Gdzieś możecie wpaść, zobaczyć ogłoszenie, jeżeli szukacie pracy, gdzieś coś przeczytać, wpadniecie na ten pomysł. No, słuchajcie, jakieś dokumenty możecie odnaleźć, jeżeli się schowały. Możecie zacząć pisać książki, wiersze. No pewnie, że tak. Wagusie. A, ja was tu krzywo dzisiaj dałam. Co mamy dla Wagusi? Klucz. Klucz do wiedzy, do zamka. Jakaś wskazówka dzisiaj przyjdzie, jakaś informacja z góry, na którą czekaliście, rozwiążecie jakiś problem. Na pewno będzie sukces, kochani, na pewno pokonacie trud, na pewno otworzycie właściwe drzwi, znajdziecie ten klucz, znajdziecie coś, co zgubiłyście. No i nowe otwarcie, jak najbardziej, nowe otwarcie. Kochani, ja wam taką kartę dnia robię w skrócie, ale jak dla mnie jest na razie rewelacja.
Kochane skorpiony, zapraszam Was na kartę dnia. Dla Was droga, kochani. Patrzcie, tu statek, tu droga. Albo dzisiaj pojedziecie w podróż, albo czeka Was decyzja dotycząca urlopu, wyjazdu, delegacji. Dzisiaj możecie mieć wybór. Dzisiaj jakiś kierunek musicie obrać i też zrobić plany na przyszłość, na wakacje, może jakieś nowe zobowiązania. W każdym bądź razie pakujcie się i jedźcie. No wpadajcie do mnie, a co? Kochane strzelczyki, karta dnia dla Was. Dla Was też księga, już któryś znak dzisiaj miał. Dzisiaj coś przeczytacie, znajdziecie pracę w ogłoszeniu, dzisiaj jakąś tajemnicę odczytacie, dzisiaj znajdziecie może i wycieczkę, może jakiś kurs, szkolenie, dzisiaj będziecie się czegoś uczyć, zdobywać wiedzę, coś przeczytacie fantastycznego, a więc może zapodziały się gdzieś dokumenty, może warto, kochani, pisać dzisiaj książkę, wiersze, coś zapisać. Bardzo fajnie. No to teraz moje kochane koziorożce. Drzewko. Dla mnie ta karta drzewa to zawsze kojarzy się, kochani, z symbolem stałości, wierności i trwałości, dobre zdrowie, wyzdrowienie, jeżeli ktoś tutaj chorował, umowę na stałe, znalezienie stałej pracy, znalezienie stałego partnera, wyjście do lasu, ale też coś, kochani, w drzewie genealogicznym możecie poszukać. Możecie otrzymać wiadomości od rodziny też. Kochane wodniki, karta dnia dla Was. Dla Was słoneczko, piękna karta, proszę uprzejmie, uśmiechacie więcej. Może znajdziecie dzisiaj super w czasy wakacje, może wyjeżdżacie. Będziecie zadowoleni, uśmiechnięci, powrót do zdrowia. Dzisiaj ta karta Wam gwarantuje. No może jakiś sukces. Będziecie bardzo pewni siebie, uśmiechnięci, radośni. Warto się na jasno ubierać, jechać w ciepłe kraje. A co? Zapraszam, moje kochane rybeńki. Karta dnia dla Was. Nie chcą mi się karty tasować, a to oznacza, że list. Patrzcie, statek i list. Przyjdą wiadomości, ale może warto wysłać list. Znaleźć dokument, napisać, poflirtować, wyznać komuś miłość. Może otrzymacie zaproszenie, może Wy kogoś zaprosicie. Ważne informacje dzisiaj będą, może jakiś testament, może zaproszenie, może ktoś Was do siebie zaprosi. No super. Skarby, bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Bardzo dziękuję, że jesteście. Bardzo dziękuję za każdą łapkę. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału, szczególnie za postawienie kawusi, bo właśnie sobie idę, robię kawusię od Pani Beatki, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I Was też, kochani, miłego dnia, fantastycznego dnia. Będzie fajnie. Zobaczycie. Do jutarka. Pa, pa.